Hello. Talking about politics. Porozmawiajmy o polityce. No, grząski grunt, ale mimo wszystko. Chciałbym, żebyś nauczył się trochę nowych słów. To ułatwi ci zrozumienie wiadomości i rozmowę w tym akurat obszarze. Takie podstawowe słowa. Przeczytamy tekst. Będę czytał i tłumaczył tekst. Może nie absolutnie w całości, ale te ważne rzeczy przeczytam tekst, przetłumaczymy go i poćwiczymy słownictwo. Poćwiczymy tak, że będziesz potrafił potem te słowa odtworzyć, zrozumieć. To będzie miało sens. Zacznijmy. Okay. In democracy, several parties, which have their own leaders and members, compete for the votes of the public. The one that gets the most votes leads the country for a specific period of time, a parliamentary term. And then you have another election, you can choose the government again. Przetłumacz, w demokracji kilka partii, jest kilka partii, które mają swoich własnych liderów i członków i oni właśnie współzawodniczą o głosy wyborców, starają się o głosy wyborców. Ta partia, która uzyska najwięcej głosów, the one that gets the most votes, leads the country, będzie przewodzić krajowi for a specific period of time, a parliamentary term, przez określony czas, przez kadencję, a parliamentary term. And then you have another election, you can choose the government again. A potem jest są kolejne wybory i można ponownie wybrać rząd. Dalej. In an authoritarian system, only one party controls the government. You don't have much choice and the elections really don't make much sense. There is one party which makes all the important decisions. W systemie autorytarnym, in an authoritarian system, only one party controls the government. Tylko jedna partia kontroluje rząd. You don't have much choice. The elections really don't make much sense. Nie ma zbyt wielkiego wyboru. Wybory nie mają zbyt wielkiego sensu. There is one party which makes all the important decisions. Jedna partia podejmuje wszystkie ważne decyzje. Dictatorship is a form of government where one person controls the government and has all the power, all the decision-making power. Dyktatura to taka forma rządów, gdzie jedna osoba kontroluje rząd i ma całą władzę taką decyzyjną. Let's go on. Most people are liberal or conservative. Traditionally, liberals want the government to help individuals. Conservatives want individuals to help themselves. They want to keep traditions, they want to maintain values, they don't like change. Liberals, on the other hand, want to change all the time to meet the needs of the people. Oczywiście wszystko jest bardzo z grubsza. Ta scena polityczna nie jest taka czarno-biała, ale jakoś trzeba poznać słowa. Większość ludzi, most people are liberal or conservative, to liberałowie lub konserwatyści. Traditionally, liberals want the government to help individuals. Tradycyjnie, liberałowie chcą, żeby rząd pomagał jednostkom, czyli ludziom. Conservatives want individuals to help themselves. Konserwatyści zaś chcą, żeby jednostki same sobie pomagały. They want to keep traditions. Konserwatyści chcą zachować tradycje. They want to maintain values. Chcą zachować wartości. They don't like change. Nie lubią zmian. Liberals, on the other hand, want to change all the time to meet the needs of the people. Liberałowie z drugiej strony chcą zmieniać się cały czas i zaspokajać potrzeby ludzi. Political spectrum is basically the range of political views. You have the far left wing, you have the far right wing, and you have the people in the center. They are not really right, they are not really left. They want a bit of a mix. Left-wing politicians or left-wing views generally go with liberals. Right-wing views or right-wing politicians generally go with the ideas of conservatives. Spektrum polityczne. Political spectrum. It's basically the range of political views. To zakres poglądów politycznych. You have the far left wing. Jest skrajne lewe skrzydło. You have the far right wing, skrajne prawe skrzydło. You have the people in the center. Są ludzie w środku. They're not really right, they're not really left. Ani dokładnie na lewo, ani na prawo. They want a bit of a mix.
mieszanina. They want to be, chcą mieszaniny poglądów, takich troszeczkę z tego i troszeczkę z tego. Left-wing politicians or left-wing views generally go with liberals. Politycy lewicowi, czy też poglądy lewicowe związane są ogólnie rzecz biorąc oczywiście z liberałami. Right-wing views or right-wing politicians generally go with the ideas of conservatives. Prawe skrzydło, że tak powiem, opinie, poglądy z prawego skrzydła, prawicowe, right-wing politicians, czy politycy prawicowi, są powiązani zwykle z konserwatystami, czy zwani są konserwatystami. Let's go on. Nationalists are individuals or groups who advocate the interests of their nation or country. Nacjonaliści to tacy ludzie, takie grupy, które promują, prawda, popierają interes, przede wszystkim promują interesy swojego państwa. They believe that their nation's culture, values and traditions are unique and should be preserved and promoted. Nationalism often involves a strong sense of national identity and pride in one's country. Jeszcze raz. They believe that their nation's culture, values and traditions are unique. Wierzą oni, to znaczy nacjonaliści, że wartości, że kultura ich narodu i wartości ich narodu i tradycje są unikatowe and should be preserved and promoted. I należy je zachowywać i promować. Nationalism often involves a strong sense of national identity and pride in one's country. Co wiążemy z nacjonalizmem? Z nacjonalizmem wiążemy mocne poczucie tożsamości narodowej, national identity, and pride in one's country, dumy ze swojego kraju. Extremists are individuals or groups who hold radical views and are willing to use violence or other illegal means to achieve their goals. Extremists may be motivated by a wide range of ideologies, including political, religious and social beliefs or social beliefs. Extremists don't compromise. It's their way or no way. Extremists. Extremists are individuals or groups who hold radical views and are willing to use violence or other illegal means to achieve their goals. Mam ekstremiści to tacy ludzie lub takie grupy, które mają radykalne poglądy i są skłonni użyć przemocy lub innych nielegalnych środków, aby osiągać swoje cele. Extremists may be motivated by a wide range of ideologies. Ekstremiści są motywowani różnym ideologią, która pochodzi jak gdyby szerokim zakresem ideologii, która pochodzi z różnych źródeł, including politics, religious and social beliefs, między innymi przekonania polityczne, religijne i społeczne. Extremists don't compromise. It's their way or no way. Ekstremiści nie idą na kompromis. Jest tak, jak oni chcą, albo w ogóle. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Spin doctors. Spin doktorzy. Spin doctors is a term used to refer to public relations professionals or other individuals who work to manipulate information to their advantage. Spin doctors use a variety of techniques to shape public perception of a particular issue or individual. These techniques may include selective presentation of facts, exaggeration, and downplaying of certain details, or the use of emotional appeals to sway public opinion. If some history about a politician that's really bad is uncovered, they will take that information and use it against their opponent. They'll make themselves look good, and they'll make somebody else look bad. They will spin the public opinion away to something else or someone else. That's why they are called spin doctors. To troszkę skomplikowany kawałek o tych spin doktorach, ale ważny. Spin doctors is a term used to refer to public relations professionals. I to jest taki termin, który odnosi się do profesjonalistów od public relations, czyli jakby szeroko pojętego marketingu. Or other individuals who work to manipulate information to their advantage. Albo innych ludzi, którzy tak manipulują informacją, żeby mieć z tego korzyść. W tym jest rzecz. Okay. Spin doctors use a variety of techniques to shape public perception of particular issue or individual. Spin doktorzy używają, czy tam spece,
od tej manipulacji, od propagandy, używają różnych technik, aby kształtować opinię, postrzeganie opinii publicznej poszczególnej rzeczy, kwestii lub poszczególnego człowieka. These techniques may include selective presentation of facts. Te techniki to na przykład wybiórcze przedstawianie faktów, exaggeration or downplaying of certain details, przesada, exaggerations, albo umniejszanie niektórych szczegółów, downplay, downplaying. Or use of emotional appeals to sway public opinions, albo używanie emocjonalnych jakby dróg do tego, żeby poruszyć opinię publiczną. If some history about a politician that's really bad is uncovered, jeśli jest jakaś historia, jakaś sprawa, jakiś incydent o jakimś polityku i on jest odkryty, to znaczy ujawniony, they will take that information, wezmą tę informację and use it against their opponent i użyją przeciwko swoim przeciwnikom politycznym. They'll make themselves look good, zrobią tak, że oni będą wyglądali dobrze, and they'll make somebody else look bad, a inni będą wyglądali źle. They will spin the public opinion away to something else or someone else. I teraz przechodzimy do znaczenia słówka spin, żeby zapamiętać i zrozumieć, skąd to słowo spin, doktorze. Spin to jest po prostu skręcać, kręcić się. W ten sposób dosłownie. Spin, kręcić. I teraz jak they will spill public attention, czyli one przekręcą, tak zmienią, tak skierują opinię publiczną, żeby ona była skierowana na określoną rzecz lub osobę. Prawda? W ten sposób. Dlatego spin doctors, takie odciąganie opinii publicznej. To się wciąż dzieje. To się wciąż dzieje, ta nazwa wciąż jest bardzo aktualna. That's why they're called spin doctors. Dlatego właśnie są nazywani spin doktorami, czy też tymi specami od propagandy. Holding an election involves several steps, including the establishment of rules and procedures for the voting process, registration of voters, and the creation and distribution of ballots. During the election, eligible voters cast their ballots either in person at polling stations or through other means such as mail-in or online voting. After the voting period ends, the votes are counted and the results are announced, usually by an independent electoral body. Holding an election involves several steps. Organizacja wyborów pociąga za sobą określone kroki. Trzeba wykonać określone kroki, żeby zorganizować wybory. Including the establishment of rules and procedures. Między innymi trzeba ustalić procedury. Zasady, regulaminy i procedury for the voting process, dla tego procesu głosowania. Registration of voters, rejestracji wyborców, and the creation and distribution of ballots, i stworzenie i jak gdyby dystrybucję kart wyborczych. During the election, eligible voters cast their ballots either in person at polling station. Teraz tak, podczas wyborów uprawnieni wyborcy oddają głosy, cast their ballots, nie? Oddają głosy albo osobiście, either in person or at polling station, albo w punktach wyborczych. Or through other means, albo w inny sposób, such as mail-in, można pocztą, mail-in, czyli wysłać list do nich. Mail-in, tak jak phone-in, tak jest mail-in. Można zadzwonić się do jakiegoś programu, albo wysłać list. Or online voting, albo głosowanie online. After the voting period ends, the votes are counted and the results are announced. Po jak się kończy okres wyborów, kończą się wybory, głosy są liczone and the results are announced i ogłaszane są wyniki. Usually by an independent electoral body, zwykle przez niezależny organ wyborczy, ciało wyborcze. Holding free and fair elections is considered an important aspect of democracy, as it allows citizens to participate in the selection of their leaders and hold them accountable for their actions. Holding free and fair elections is considered an important aspect of democracy. I teraz tak, organizowanie wolnych i uczciwych wyborów uważane jest za ważny aspekt demokracji. As it allowed citizens to participate in the selection of their leaders, ponieważ ona pozwala obywatelom na uczestniczenie w wyborze swoich liderów and hold them accountable for their actions, i mogą w ten sposób poprzez wybory zostać zweryfikowani, czyli accountable, hold them accountable, jak gdyby weryfikują ich, pokazują, że oni są tak naprawdę odpowiedzialni za to, co zrobili, za swoje działania. In political terms,
A coalition is a formal or informal alliance or partnership between two or more political parties or groups. Coalitions are often formed when no single party or group is able to secure a majority of seats in a parliament or legislature, and they need to work together to form a government or pass legislation. Jeśli chodzi w kategoriach politycznych, a coalition is formed, yeah, in political terms, a coalition is formed or is a formal or informal alliance or partnership between two or more political parties or groups. Koalicja to jest oficjalne lub nieoficjalne stowarzyszenie, prawda? Lub partnerstwo pomiędzy dwoma lub większą ilością politycznych partii lub grup. Coalitions are often formed when no single party or group is able to secure a majority of seats in a parliament or legislature. Koalicje się tworzy, kiedy jedna partia lub jakaś grupa nie zabezpieczyła sobie wystarczającej ilości posłów w parlamencie lub w jakimś ciele prawnym. I muszą, they need to work together, i muszą pracować razem to form a government or pass legislation, muszą pracować razem, żeby stworzyć rząd lub ustanowić nowe prawa. Talking about politics may be very dangerous. Make sure that the people you're discussing politics with want to discuss politics. Don't force your views on anyone. Don't let anyone force their views on you. Political debates can be hard because people identify with their views. Talking about politics may be very dangerous. Rozmowa o polityce może być niebezpieczna. Nie w takim fizycznym sensie, ale po prostu może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Make sure that the people you're discussing politics with want to discuss politics. Upewnij się, że ludzie, z którymi rozmawiasz o polityce, rzeczywiście chcą o niej rozmawiać. Don't force your views on anyone. Nie zmuszaj nikogo, aby przyjął twoje poglądy. Don't let anyone force their views on you, nie pozwól, aby inni cię do tego zmuszali, do przyjęcia ich poglądów. Political debates can be hard. Debaty polityczne mogą być trudne, because people identify with their views, ponieważ ludzie identyfikują się ze swoimi poglądami. To jest dosyć długi tekst, ale nic nie szkodzi. Trzeba do niego wrócić po kawałku albo w całości, jeśli będziesz miał siłę i cierpliwość, można wrócić za jakiś czas. A teraz chciałbym ci zaproponować pokazać, jak ćwiczyć słownictwo. Jak ćwiczyć słownictwo i jak gdyby z tego tekstu, który jest całością, taki bardziej extensive, nie, szerszy, który tworzy całość, wyciągnąć chociaż kilka słów i spamiętać je. Kontekst jest, wiadomo co to jest, definicje są. I teraz popatrz, ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj słowa i wyrażenia i ich odpowiedniki w języku polskim. O, te słowa są zakreślone w tekście w innej formie, ale będzie to wyglądało tak. Przykład. Ja przeczytam jeden raz i zrobię pauzę. I ty powtórzysz wtedy to. Jak gdyby dźwięk. Nie myślimy teraz o ortografii, tylko o dźwięku. Przeczytam. Dla przykładu. Compete for votes. Pauza. Teraz ty powtarzasz. Potem ja jeszcze raz to samo powtarzam. Compete for votes i tłumaczę. Ubiegać się o głosy wyborców. I tak zrobimy te słowa, które są tutaj zaznaczone, które zakreśliłem, i przejdziemy dalej. Ale na razie zróbmy to. Wszystko po kolei. Lead the country. Lead the country. Rządzić krajem. Parliamentary term. Parliamentary term. Kadencja. Authoritarian system. Authoritarian system. System autorytarny. The government. The government. Rząd. Dictatorship. Dictatorship. Dyktatura. Liberal. Liberal, liberalny, liberal. Conservative. Conservative, konserwatywny, konserwatysta.
Political spectrum. Political spectrum, spektrum polityczne. Left-wing politician. Left-wing politician, polityk lewicowy. Nationalist. Nationalist, nacjonalista. Extremists. Extremist, ekstremista. Spin doctors. Spin doctors, specy od propagandy. Sway public opinion. Sway public opinion, poruszyć opinią publiczną. Public attention. Public attention, uwaga opinii publicznej. Hold an election. Hold an election, organizować wybory. Voter. Voter, wyborca. Ballot. Ballot, karta wyborcza. Polling station. Polling station, lokal wyborczy. Form a coalition. Form a coalition, stworzyć koalicję. Pass legislation. Pass legislation, ustanawiać prawa. Powtórz kilka razy. Wróć do tekstu, jeśli będzie trzeba. Powtórz kilka razy, czyli tak samo słownictwo za mnie. Tylko słuchaj i powtarzaj. Nie staraj się jak gdyby na siłę nic wciskać. Słuchaj, powtarzaj. Wracaj do tego, jak się zmęczysz, przerwij. Zrób przerwę albo wróć za dzień, a nawet dwa. Teraz, jak już oswoisz się z tekstem, wysłuchasz jeszcze raz tekstu, tłumaczenia, tych słów, to spróbuj samodzielnie, aktywnie. Czyli dopiero tu zaczynasz się testować, po jakimś czasie. Ja czytam słowa angielskie, zostawiam czas, żeby przetłumaczyła, przetłumaczył sobie na polski. I potem, jakby w części C, to będzie część B, w części C czytam słowa polskie i zostawiam czas, żebyś przetłumaczyła, przetłumaczył na angielski. Tak? Po takim cyklu i pracy z całą pewnością trochę tych słów zostanie. Ale też ważne jest, żeby zwracać uwagę na wymowę. Czyli część B, teraz czytam słowa angielskie i zostawiam czas na tłumaczenie. Zaczynamy. Lead the country. Parliamentary term. Authoritarian system. The government. Dictatorship. Liberal. Conservative. Political spectrum. Left-wing politician. Nationalist. Extremist. Spin doctors. Sway public opinion. Public attention. Hold an election. Voter. Ballot. Polling station. Form a coalition. Pass legislation. Okej, ważne jest, żebyś słuchała, słuchał, nie czytał, nie czytała. To jest ważne. Teraz w drugą stronę. Słyszysz tylko polskie słowa i tłumaczysz na angielskie. Najtrudniejszy element. Rządzić krajem. Kadencja.
system autorytarny, rząd, dyktatura, liberalny, liberał, konserwatywny, konserwatysta, spektrum polityczne, polityk lewicowy, nacjonalista, ekstremista, spec od propagandy, poruszyć opinią publiczną, uwaga opinii publicznej, organizować wybory, wyborca, karta wyborcza, lokal wyborczy, stworzyć koalicję, ustanawiać prawa. To się wydaje długie i trochę męczące, ale przy dłuższym tekście, taki extensive reading, tak właśnie trzeba pracować, czyli nie wbijać, tylko jednak poświęcić trochę na to czasu, powtórzyć słowa, jak trzeba wrócić do tekstu. Będzie dobrze. Politics in Britain. Polityka Wielkiej Brytanii. Chciałbym zrobić tym razem z Tobą tylko jedno ćwiczenie i nauczyć się kilku słów. Powtórzymy. Zrobimy jedno ćwiczenie i powtórzymy kilka słów. Wcześniej mówiliśmy o polityce w takim ogólnym sensie, a teraz taka dogrywka. Politics in Britain. I od razu do ćwiczenia. Wstaw w luki podane słowa, wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. I takie te oto są słowa. Powers, Prime Minister, Confidential, Immigration, Economy, Decisions, Government, Form, Issues, Cabinet. Zrób to. Jak trzeba sprawdź jakieś słowa w słowniku, jeśli coś jest zupełnie niezrozumiałe, przeczytaj tekst jeden, drugi raz, z całą pewnością coś trafisz. Na razie tak, na wyczucie. No bo omówię ten tekst, ale jak gdyby pierwszy krok należy do ciebie. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia. Posłuchaj. Charles III is the head of state. However, he does not make any open political decisions. He is the main representative of the country, but he is not the head of the government in the UK. The head of the government is the Prime Minister, and that is currently Rishi Sunak. In the US, the President is the head of the state and the head of the government. In the UK, all political decisions are taken by the government. After an election, the elected Prime Minister will visit the King. They used to visit the Queen for a long time, and he will ask them to form a government in his name. This happens because the government is actually called now His Majesty's Government, and this is why he then asks them to form a government in his name. The King doesn't really have any real political powers. The Prime Minister meets with the King about once a week to discuss current issues, usually every Wednesday. These meetings are confidential. What they talk about is completely secret. The Prime Minister leads the government with the help of the Cabinet, ministers. The Prime Minister must appoint members of his or her Cabinet. The Cabinet is made up of senior members of the government, such as the Chancellor of the Exchequer. The person is in charge of the UK economy and money. There is the Foreign Secretary, who is in charge of keeping good relationships with the countries around the world. There is the Home Secretary, whose job is to keep the country safe and deal with immigration, and many others. Tak to właśnie wygląda. Przeanalizujmy tekst. Charles III is the head of state, however, he does not make any open political decisions.
Karol III jest głową państwa, ale nie podejmuje żadnych otwartych, to znaczy ujawnionych. Może mieć wpływ na decyzje, ale open political decision on nie podejmuje pod decyzji politycznych. He is the main representative of the country, jest głównym reprezentantem kraju, but he is not the head of the government in the UK, ale nie jest głową rządu w Wielkiej Brytanii. The head of the government is the prime minister. Premier jest głową rządu. And that is currently Rishi Sunak. A to obecnie jest Rishi Sunak. In the US, the president is the head of the state, and the head of government. W Stanach Zjednoczonych prezydent jest szefem rządu i szefem państwa. In the UK, all political decisions are taken by the government. W Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie, wszystkie polityczne decyzje podejmowane są przez rząd. After an election, the elected prime minister will visit the king. Po wyborach wybrany premier odwiedza króla. Czy odwiedzi króla? Zwykle odwiedza, tak można też powiedzieć. They used to visit the queen for a long time. Przez dłuższy czas odwiedzali królową. And he will ask them to form, he will ask them to form a government in his name. Poprosi ich, aby stworzyli rząd w jego imieniu. This happened because the government is actually called now His Majesty's Government. Tak się dzieje, ponieważ rząd właściwie nazywany jest jest rządem Jego Królewskiej Mości. And this is why he then asks them to form a government in his name. I tak właśnie dlatego, ponieważ tak się nazywa ten rząd, tak tradycyjnie, właśnie on prosi ich, żeby w jego imieniu utworzyli rząd. Taka ciuciubabka trochę. The king doesn't really have any real political powers. Król nie ma tak naprawdę prawdziwej władzy politycznej. The prime minister meets with the king about once a week to discuss current issues. Premier spotyka się z królem około raz w tygodniu, żeby przedyskutować bieżące sprawy, usually every Wednesday, zwykle co środę. These meetings are confidential. Te spotkania są tajne, poufne. What they talk about is completely secret. O czym gadają, to sekret. Nie? To jest tajne, o czym rozmawiają. The prime minister leads the government with the help of the cabinet ministers. Premier przewodzi rządowi z pomocą swojego gabinetu, czyli ministrów. The prime minister must appoint members of his or her cabinet. Czyli premier mianuje członków swojego gabinetu, ministrów. The cabinet is made up of senior members of the government. Czyli gabinet składa się z takich jakby wyższych członków rządu, such as the Chancellor of the Exchequer, i to jest na przykład to minister skarbu po prostu. Składa się z takich, such as the Chancellor, takich jak minister skarbu. I to jest the person is in charge of the UK economy, czyli jest jak gdyby nadzoruje ekonomię Zjednoczonego Królestwa and money i pieniądze. There is the Foreign Secretary. Jest minister spraw zagranicznych, prawda, którego nazywają the foreign secretary, who is in charge of keeping good relationships with other countries around the world, który dba o to, rządzi tym, żeby mieć dobre relacje z krajami na całym świecie. There is the home secretary, minister spraw wewnętrznych, whose job is to keep the country safe, który dba o to, żeby państwo było bezpieczne, and deal with immigration, zajmuje się imigracją, and many others, i wielu innych ministrów. Tak to wygląda. Taki jest ten tekst, tak kilka słów o polityce w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. A teraz chciałbym, żebyś powtórzył słowa. Najpierw ja mówię słowo angielskie, powtarzasz, potem ja jeszcze raz słowo angielskie i polski odpowiednik. W ten sposób całkiem dobrze się zapamiętuje. Jeśli już powtórzysz słowa, warto wrócić do tego tekstu. Warto wrócić do tego tekstu, posłuchać jak czytam jeszcze raz, żeby jakby w kontekście zobaczyć te słowa. Zaczynamy. Political decisions, decyzje polityczne. Prime minister, premier. Form a government, utworzyć rząd. Political powers, władza polityczna. Confidential, tajny. Cabinet, gabinet. Immigration,
imigracja. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj. Thank you.